To był zwykły dzień w fabryce Playtime. Jednak nikt nie spodziewał się, że gdy Katnab nie dorwie, zamienię się w niego. W dzisiejszym odcinku zamienimy się w Katnaba i spróbujemy odmienić losy fabryki Playtime. Czy to się uda? Zależy także od was i od tego, czy zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Żeby takich odcinków z hakowania Poppy Playtime pojawiało się więcej. A żeby żadnego z nich nie ominąć, no to wiadomo, nie muszę przypominać, sub z dzwoneczkiem. Byłoby spoko, gdybyście go zostawili. A ty napisz w komentarzu, co trzymam teraz w ręku, żeby mieć szansę zgarnąć 3 dyszki PSC. Jedziemy z tym śledziem. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie tak epicki, że z tej okazji ubrałem się nawet w koszulkę, oficjalną koszulkę, którą dostałem od twórców gry, od Mob Games, od twórców Poppy Playtime. Patrzcie, możecie napisać, czy siedzi. No mi się wydaje, że siedzi, ale zobaczcie, co tam z tyłu jest. Patrzcie na plecach, jaki jest grappan. Patrzcie, tutaj normalnie jest wyhaftowane, elegancko, no Poppy Playtime dba o swoich twórców, tak? Także koszuleczka, mam nadzieję, że siedzi, możecie napisać w komentarzach, czy wam się podoba. A tak jak Poppy Playtime dba o mnie, tak ja dbam o Poppy Playtime i dodam do niego dziś nową funkcję. Dodamy dziś w sumie nową funkcję. Ponieważ już za sekundę, już za minutę, tak jak usłyszeliście we wstępie, zamienimy się w Katnaba. Wystarczy, że nacisnę tylko tymi dwoma palcami dwa magiczne przyciski. I uwaga, moi drodzy widzowie, możecie już teraz odliczać. 3, 2, 1 i uwaga, staje się magia! Patrzcie, mamy tutaj prawdziwe ręce Katnaba i powiem wam, że prezentują się one naprawdę nieziemsko, no jak prawdziwe. Ale oprócz tego, że jesteśmy Katnabem, właśnie już teraz, w tym odcinku jesteśmy Katnabem, to one mają jeszcze ukryte niesamowite superfunkcje. Zaraz wam je zaprezentuję. Bo moi drodzy, wystarczy jedno pacnięcie prawą łapą i dzieje się to. Patrzcie, mamy swojego prawdziwego mini klona. Zobaczcie, z czego podświetlam latarką elegancko. I w ogóle tych klonów możemy zrobić tutaj setki i one właśnie za nami podążają. No to wygląda, patrzcie, jak śmiesznie sobie schodzą po tych schodach. Ja jestem ciekawy, jak każda z postaci zareaguje, jak stworzymy swoją wielką armię Katnabów. No może uda nam się w ten sposób pokonać prawdziwego wielkiego Katnaba, albo może nawet Miss Delight czy inne postacie. Naprawdę myślę, że mogą być zaskoczone. To sobie w tym odcinku sprawdzimy, ale posłuchajcie, na razie pokazałem wam prawą łapkę moje katnabiki cudowne, piękne, jak wy tutaj chodzicie, ale to chodzi widzowie, ale to lata, no to jest po prostu moja wielka prywatna armia. Tutaj dzieją się cuda, chodźcie tutaj moje katnaby, żeby zaprezentować moim widzom specjalną moc łapki lewej. Wy w tym momencie zostawcie łapkę w górę, a ja klikam, żeby pokazać wam jedną bardzo ważną funkcję, zaraz to musi być w specjalnym miejscu, na przykład tutaj, myślę, że będzie to dobrze widać, ponieważ patrzcie, naciskam i staje się to. Możemy wypuszczać gaz jak prawdziwy Katnab. Możemy po prostu użyć tego gazu i zobaczcie, normalnie ziejemy tym ogniem jak prawdziwy Katnab. Także ten mod wydaje mi się, że robi wrażenie już na starcie, a w tym odcinku naprawdę będzie się działo, także zostańcie do końca i oglądajcie, jak te Katnaby ratują fabrykę Playtime, jak my jako Katnab ratujemy fabrykę Playtime. Będzie się działo! Au! Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w szkole pani Miss Delight i okazuje się, że nie tylko małe Katnaby mogą być naszą armią, ale także te duże giganty. Także mi się wydaje, że na sam początek sprawdzimy, czy te nasze Katnaby, czy my pokonamy Miss Delight jako Katnab, czy coś się tutaj wydarzy w tej grze ciekawego, bo mi się wydaje, że te Katnaby mogą nieźle w tej gierce namieszać. Dlatego gdzie jest Miss Delight? Ona gdzieś tutaj będzie się kryła. Moi drodzy, i to jest właśnie ten moment. Wielka walka. Ja już widzę, patrzcie, ona na nas tutaj czeka z tymi wielkimi zębiskami, żeby nas pożreć, ale my na sam początek wypróbujemy stworzyć naszą wielką armię Katnabów. Nie będziemy na razie używać gazu. To zostawimy sobie na później. Na razie zobaczymy, jak zareaguje właśnie ta postać, ta obrzydliwa postać, gdy zrobimy wielką armię. Dlatego w tym momencie ja tutaj zostaję i robię wielką armię moich Katnabów. Zobaczcie, co tutaj się dzieje i co tutaj... Patrzcie, zablokowaliśmy Miss Delight. Moja armia stawia opór. To są moi prawdziwi ochroniarze. Zobaczcie, ona tu syczy, jęczy. Nawet już jednego Katnaba chce pożreć chyba. Ja nie mogę. Co tutaj się dzieje? Ten motyw kozacki. Znajdujemy nowe zakończenie Poppy Playtime. Jeden Katnab próbuje się do nas przedostać, ale dobra, my wydaje mi się, że musimy jakoś się stąd wydostać i sprawdzić, co teraz się stanie. Patrzcie, jak to podąża. Cały korytarz Katnabów za nami, a Miss Delight? Gdzie ona jest? Gdzie jest Miss Delight? A ona gdzieś tam
na końcu, na szarym końcu w kolejce, niczym pokarpia w Biedronce, ostatnia tam jest ta Miss Delight, a my możemy sobie nawet zrobić tutaj przejście dalej. Patrzcie, bo ten mod jest naprawdę niesamowity i dużo rzeczy różnych potrafi robić. Na przykład mogę sobie tu przelecieć, o, patrzcie, i moje katnaby nawet tu zostały biedne w więzieniu. Czy ja mogę usunąć tą kratę? O, mogę usunąć, chodźcie, idziemy dalej, Miss Delight, chodź. Teraz nic mi nie zrobisz, bo mam moją prywatną armię katnabów, których jest naprawdę tutaj setki. Gdzie jesteś? Gdzie ona w ogóle jest? Ona się jakoś zbugowała? Ona tu idzie? Czy ona już się poddała? Ej, ja chcę to zobaczyć. Idzie tam na szarym końcu, ty piarka. No nie, no słuchajcie. Catnap jest naprawdę chyba potęgą w tej grze, bo zobaczcie, my tutaj miażdżymy każdą postać. Nasza armia się nie poddaje i blokuje Miss Delight. No taki sposób, to ja bym sobie mógł normalnie tą misję robić. No skutkiem ubocznym jest to, że czasem nasza armia nas blokuje, bo te catnaby jako klony nie są zbyt inteligentne. Wiecie, bo my jesteśmy tym prawdziwym mózgiem operacji, wielkim catnabem, a to są tylko nasze głupiutkie klony, które, ojojoj, zaczyna robić się groźnie. Moja armia tutaj zaczyna wymykać się trochę spod kontroli i coś mnie tutaj opuszczać. O matko, ale ja jestem ciekawy, do czego to dojdzie. My idźmy dalej do momentu. O, jednak co się stało? Przenikła cwaniara jedna. Ej, przechytrzyła. Któryś z moich ochroniarzy z mojej armii dał się przekupić chyba i puścił. Śmiesznie, śmieszne rzeczy tutaj się dzieją w tej fabryce Playtime, a testowanie tych modów jest jeszcze ciekawsze dla mnie. Naprawdę, to jest po prostu koza. Dlatego no, jeżeli chcecie więcej odcinków z modowania, to sub, dzwoneczkiem, łapka w górę muszą być teraz zostawione. A my chyba idziemy trochę się tym modem pobawić, co? Much later. Dobrze, moi drodzy, także znajdujemy się w naszym ulubionym miejscu, czyli miejscu konfrontacji z catnabem. To właśnie tutaj za pomocą naszego gazu, czyli specjalnej umiejętności naszej lewej łapki, będziemy chcieli pokonać wielkiego catnaba. No i zobaczymy, co się w ogóle stanie. Może odnajdziemy jakieś nowe zakończenie gry? Któż to wie, naprawdę okazuje się, że gdy się hakuje Poppy Playtime, to różne rzeczy mogą być ich skutkiem. Także no cóż, zabieramy się. No ja wam pokażę jeszcze, że ten gaz faktycznie działa. Tylko zobaczcie, no widać go troszeczkę mniej tutaj. On się tu pojawia, ale tu jest tak czerwono, że nie widać go tak dobrze jak w innych lokacjach, gdzie wam go pokazywałem. Ale no nie zmienia faktu, że wszystko tutaj działa. No zobaczcie, ten gaz się pojawia. Tutaj możemy też zrespić małego katnapika. No wszystko jak najbardziej się zgadza. Także my zabieramy się za wkładanie tutaj tych bezpieczników w odpowiednie miejsca. No oczywiście od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle uruchomić tego katnaba, żeby on zechciał do nas tutaj przyjść. My, słuchajcie, moi drodzy, puszczamy tutaj jak najwięcej tego gazu w te korytarze, w które katnap może przyjść oczywiście. Ten prawy albo lewy. No wszystko tutaj musimy mieć pod kontrolą, widzowie, bo na razie katnap, widzę, się trzyma, no ale jest on daleko, tu gdzie ten gaz jeszcze nie sięga. On musi podejść troszeczkę bliżej. Chodź tutaj do tego korytarza. Dawaj, dawaj, stary. No co ty? No teraz to ja jestem, patrzcie jaki kozak. Dużo, dużo gazu! I katnaba nie ma. I co tutaj się stało? Baterię musimy wsadzić. Okej. Okay. Wsadźmy kolejną baterię. Wyciągnijmy stąd. Ja nie wiem totalnie, co tutaj się stało. Dlaczego katnaba nie ma? Czyżby ten gaz faktycznie działał? I katnab został pokonany? Co jest? No i co teraz? Nic nam nie grozi? Totalnie nic? Wszystko jest w porządku? Żadnego katnaba? Ani na górze, ani z boku, ani z dołu. Pokonaliśmy katnaba naszym gazem. Czyli nasza łapa okazała się potężniejsza niż prawdziwy katnab. To my wyszliśmy górą i odmieniliśmy losy fabryki Playtime. Nowe zakończenie. No tak jak mówiłem, czasem te hakowanie jest naprawdę dziwne. No właśnie, jeszcze fatal error na końcu. No, zhakowaliśmy Poppy Playtime i znaleźliśmy nowe zakończenie.